Kuba, pierwszy mecz po kontuzji. Powiedz, jak się dzisiaj czułeś podczas meczu? Czy już jesteś na 100% w pełni tej formy sprzed urazu? No, do pełni formy na pewno jeszcze trochę brakuje, ale jestem gotowy na 100%. Chciałem pomóc zespołowi, ale no niestety nie udało się, bo przyjęliśmy te 4 bramki i no słabo zagraliśmy dzisiaj w defensywie. Pierwsza połowa bardzo dynamiczna, dotrzymywaliście kroku Koronie Kielce. Czy ta bramka właśnie numer 4 Korony trochę was pogrzebała te nadzieje, że jeszcze można tutaj wywieźć z Kielc punkty jakiekolwiek? Czy wydaje mi się, że wiara w zespole była, bo motywowaliśmy się i wierzyliśmy, że jeszcze uda się tutaj odrobić ten wynik, no ale ciężko wejść w tą drugą połowę, bo wychodzimy, motywujemy się naprawdę mocno w przerwie i gdzieś tam no od razu tracimy tą bramkę i ciężko było nam się podnieść, ale wiara była w zespole, no, ale później nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu klarownych sytuacji. Powiedz, czy też w przebiegu meczu przeszkadzało to, że dzisiaj był naprawdę bardzo duży upał przy boisku, prawie 40 stopni Celsjusza, to też miało wpływ na to, że właśnie po tej pierwszej połowie trochę wam już brakowało sił w nogach? Myślę, że nie sugerowałbym się tutaj pogodą, bo pogoda dla obydwu drużyn była taka sama. Gdzieś ta nasza koncentracja, nie wyglądało to dzisiaj zbyt dobrze, bo mówię, no strzelamy 2 bramki na wyjeździe, gdzie to jest naprawdę duża zaliczka i powinniśmy tutaj osiągnąć dużo więcej, a dostajemy 4 bramki i wracamy do Krakowa bez punktów. Trener Prowierz na konferencji mówił, że ta pierwsza bramka dosyć szybko strzelona dla was przez Michała Stiplaka trochę was właśnie uśpiła i była takim gwoździem do trumny, że zbyt łatwo ją zdobyliście tutaj. Zgadzasz się z tym? Szkoda, bo właśnie po raz kolejny ciężko pracujemy na to, żeby strzelić tą bramkę. Kiedy już ją strzelamy, no to nie wiem, czy wkrada się jakieś rozprężenie, bo znowu zbyt długo nie potrafimy utrzymać tego prowadzenia, a to jest kluczowe, jeśli chcemy, no mówię, myśleć o zwycięstwach.